Zapraszamy do Mesta. Witam Was tutaj, cześć, tam Zosz i zapraszam Was już teraz znowu na PM-owie do Zapraszamy do Meta. Trochę się tu pozmieniało, te namwaje zniknęły i nie tylko. Trochę nam tutaj powie Slikut i trochę będę musiał sprostować, co tam powiedział. Łączymy się z Tobą. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Slikut. Znajdujemy się dzisiaj przy placu budowy metra na PM-owie. Co najważniejsze to to, że ulica Powstańców Śląskich jest przejezdna w dwóch kierunkach. Przystanki autobusowe zmieniły swoją lokalizację. Wyjścia z metra w kierunku osiedla oraz przystanku tramwajowego powoli powstają. Tak samo jak ulica Górczewska po stronie zachodniej, która aktualnie się buduje. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Slikut. No i tak, ważna wiadomość to jest to, iż te ujęcia z Slikutem nagrywaliśmy blisko tydzień temu i nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy w ogóle, że będzie zamknięte całkowicie i zmienione torowisko tramwajowe. Aktualnie do końca wakacji nasze torowisko tramwajowe zniknęło, a właściwie jest jeszcze rozbierane ze starego układu przy rondzie. Nowe torowisko ma być zostać uruchomione, jeśli dobrze pamiętam, 28 sierpnia, czyli no za długi okres. Komunikacja tymczasowa, bambaje jeżdżą na okrągło, do Czum dojeżdża 11:40, ale to wszystko możecie wiedzieć ze stron ZTM-u i WTP. Co nas interesuje, to stacja metra i tam się trochę dzieje, a konkret. No to tak, z konkretów mogę wam powiedzieć po pierwsze. To, iż jest już odtwarzana nasza ulica Górczewska. Możemy to dokładnie zobaczyć tam w pobliżu starego Tesco, którego już nie ma. Widać, że tam powstaje nasza druga jezdnia. Bardzo dobrze, cieszymy się niezmiernie. I ona wygląda całkiem nieźle. Nowy asfalt i te rejony w ogóle, jakieś odjazdy, bajery. Przy okazji, w tym rejonie zaczynają być powoli odtwarzane stare parkingi. Tutaj od pobliskich osiedli mieszkaniowych. One będą tam powstawać. Będą odtworzone zgodnie z nowymi standardami, czyli nie będzie po prostu na zwykłym asfalcie, będą nawet miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych pewnie i w ogóle jakieś bariery. Ale tak czy siak niedługo zaczną być już odtwarzane i powstawać jako nowe parkingi w tymże rejonie, obok naszego punktu informacji metra. Powstaje cały czas nowe skrzyżowanie tutaj ulicy Górczewskiej z Powstańców Śląskich, włącznie z naszym właśnie torowiskiem bambajowym. Bambajów tu nie ma, co na pewno usprawnia system tej naszej przebudowy, w to raczej nie wątpimy. Część przystanków autobusowych została tak powykręcana, że nie wiadomo, a to, że jest jedna jezdnia w dwóch kierunkach teraz, to tylko potęguje to wszystko. Co ciekawe, to jest taki prototyp, którego ja nawet nie zauważyłem wcześniej, to dojazd do Lidla jest cały czas na przykład pozostawiony z tej samej jezdni, bo został wydłużony wjazd przez torowisko, teraz się wjeżdża do Lidla. Ale to wszystko jest dosyć oddychane. Na Czumach jest aktualnie tymczasowa pętla tramwajowa tylko dla bambajów dwukabinowych, czyli jazzów raczej, bo swingi tam się nie zapuszczą. I to są tramwaje linii 11 i 40, tam dojeżdżają 11 kierunek Klasna-Dotowicza i 40 kierunek Rondo Daszyńskiego. Czyli tak to aktualnie wygląda. Trochę oddycham, możecie to teraz trochę słyszeć. Ale idąc dalej, nie przestajemy i naciągamy dalej. Czyli w rejonie drugiej części naszego całej stacji, o stacji za chwilę będę mówić, to jeszcze najpierw skończmy drogi, została też przełożona jezdnia, ulica Górczewska, tam jest też tylko po jednej stronie jezdnia, po drugiej jest już powoli, będzie odtwarzana stara, nasza nowa jezdnia, wraz z nowymi ścieżkami rowerowymi, asfaltowymi, na terenie całej inwestycji mają powstać. I to też jest bardzo dobra nowina. Jak wygląda sytuacja? No to tak, a propos stacji jest naprawdę nieźle, bo widzimy już pierwsze wyjście na stację metra. Jak widzimy? No widzimy w ten sposób, jak możecie teraz zobaczyć, że już konstrukcja metalowa tam zaczyna powstawać na górze, czy nie, metalowa, stalowa, niebetonowa, tak to powiem. Wygląda dosyć ciekawie, mniej więcej będziemy wiedzieć. Niestety na minus mogę powiedzieć, że do większości wyjść na zewnątrz stacji nie będzie schodów ruchomych, tych dookoła naszego skrzyżowania. No to minus, to da się zobaczyć z powietrza, jak się tam leci nad wszystkimi wyjściami. I to tak mniej więcej nam pokazuje, jak to wygląda właśnie z naszymi wyjściami. Windy są z kolei tutaj przy windach, nie ma oszczędzania. Windy są właściwie w każdą stronę świata, po każdej stronie, na każdy przystanek i tak dalej. I a propos przystanków, jest teraz właśnie już wybudowane przez to, że zostało usunięte rondo wyjścia do przystanków tramwajowych i do osiedla
mieszkaniowego w kierunku osiedle Gruszewska 200 i tam właśnie też jest będzie drugie wyjście. To wyjście będzie raczej wąskie, też z windą pewnie, no ale tak to wygląda. Na przystanki tramwajowe nie wiem, czy na wszystkie będą windy, pewnie tak, ale to zobaczymy, pożyjemy jeszcze, zobaczymy. Wszystkie przystanki tramwajowe będą miały na pewno dojścia bezpośrednio z przejścia podziemnego, czyli bezpośrednio z metra na każdy przystanek będzie dojście. Przy Tatuszu Bemowo i w tych rejonach do wyjść, tam też prace bardzo dobrze idą, powoli już nam powstają te wyjścia, już te konstrukcje właśnie ponad powierzchnią i schody ruchome, z tego co wiem, tutaj jeszcze nie są, nie widać ich zbytnio na powierzchni, tak to bym powiedział. Co się dzieje na dole? No, jak już powiedziałem o schodach, to wam powiem, że na peron, z tego co wiem, wszystkie schody ruchome zostały już zamontowane, a głównie prace na poziomie minus 1 i minus 2, co możecie chyba teraz zobaczyć, jeśli z dziennika metra się pojawiły nowe zdjęcia, są na tak zaawansowanym etapie, jak chociażby to, iż wykończenia, głównie wykończenia teraz tam się dzieją, pojawiają się nowe elementy, jak już widzieliśmy parę dni temu, pojawiło się tam testowe zawieszenie naszego dachu i ścian bocznych i to tam powoli powstaje. Idziemy dalej, czyli do wentylatora nieszlakowej. Tu dużo wam nie będę mówić, bo tam pod ziemią się dzieje głównie wykończeniówka. Na górze się nic zbytnio nie zmienia, pojawiają się tylko nowe dźwigi. Więcej pracowników, mniej pracowników przechodzą z jednej na drugą stronę. I tak to mniej więcej wygląda. Budynku tutaj jeszcze jako takiego nowego nie widzimy. Dochodzimy do kolejnej stacji, czyli Ulryków. Mam nadzieję, że dzisiaj dobrze powiedziałem nazwę tej stacji, bo czasami z tym są problemy. No i tak, tutaj autobusy cały czas jadą zygzakiem przez nasz plac budowy, także to jest dosyć ciekawe. Ale coś się tutaj, dużo się nie zmieniło na powierzchni, bo przy wyjściach w kierunku Wola Parku to właściwie bym mógł stwierdzić, iż prawie tak samo to wygląda z powietrza, jak wyglądało wcześniej. Przy wyjściach z kolei po drugiej stronie naszej ulicy Gruszewskiej w kierunku naszego kolejowego węzła, tam trochę to lepiej wygląda. Tam widać, że już niektóre otwory technologiczne zostały zalane, trochę to znika. Ale przy wyjściach na razie prace idą powoli, pojawiają się, wszystko zgodnie z planem. Więcej się dzieje pod ziemią, ale tak jak możecie myśleć, pod ziemią głównie wykończenia. No i a propos tych wykończeń, tutaj jeszcze wszystkie schody ruchome z tego co, czy chyba też możliwe, że wszystkie schody ruchome na poziom peronu zostały już zrobione. Co do naszego stacji, jeżeli chodzi o wyjścia na powierzchnię, tam schodów ruchomych jeszcze nie było montowanych, widać, że cały czas są schodowane w tym samym miejscu, gdzie zawsze startuję dronem i to akurat dosyć dobrze ja to widzę. A co się zmieniło najbardziej, to wyjście w kierunku księcia Janusza. Po tej stronie winda, jak była, tak jest, ale widać, że zaczyna powstawiać się i pojawiać nowe wyjście z metra. Właśnie w tym rejonie będą schody. Nie wiem, czy też schody ruchome, ale na pewno będą zwykłe schody. I to jest jedyne sensowne wyjście z tej stacji, ponieważ pozostałe wyjścia, pomijając dojście do Wola Parku, który jest aktualnie aktywny, to dojście do Wola Parku, no to wiadomo, będzie dosyć dużo osób szło po prostu do galerii handlowej. Ale to wyjście jest jedynym sensownym dla mieszkańców, bo tylko z tej strony jacykolwiek mieszkańcy mieszkają. I to jest rzecz, o której mało kto mówi. W sensie od drugiej strony są też mieszkańcy, ale jest ich na pewno mniej i oni są trochę dalej odstawieni od tego wszystkiego. Także tak to wygląda. Czyli jest to dosyć ciekawe. Tak jak mówię, na dole cały czas tylko wykończeniówka. No i mniej więcej widzicie, jak wygląda nasza stacja Ulrychów. Tutaj całkiem nieźle. Idą prace oczywiście na zaawansowanym etapie, ale byście się zdziwili, gdybym powiedział, że tak nie jest. Jak wygląda sytuacja na naszej komorze demontażowej? Tam dużo się nie dzieje. Widać, że coś się dzieje przy połączeniu się z naszą stacją Księcia Janusza. Jakieś łączniki, przełączenia, zresztą tego co pamiętam, już zostało wybudowane tam pierwsze przejście, ale dalej to jest poszerzone to przejście, aby cały pociąg nam w przyszłości mógł tam tędy przejechać. Powoli to jest robione, oczywiście będą możliwości, aby nie zakłócać ruchu metra faktycznie pod ziemią. Czyli tak to jakoś tam powoli nam powstaje. No i właściwie na tym momencie moglibyśmy skończyć z naszą całą budową, co tu się nie dzieje. Ale jeszcze ciekawostka, też trochę opóźniona. Jak widzicie, ruch tramwajowy odbywa się tutaj zygzakiem. Przełączenie ruchu tramwajowego na nowe tory odbędzie się najprawdopodobniej w wakacje, ponieważ wtedy jest mniejszy ruch. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, w
pisku tramwaji Jakub Sykut. No i dokładnie, tak jak Sykut powiedział. Metto miało być właśnie wakacje przełączone tutaj ten ruch. I tak się stało. Wakacje zostało to przełączone. Nie sądziłem jednak, że tak szybko wakacje to będzie przyłączone. Myślałem, że jakoś tak w połowie wakacji będą to robić. A to już. Już teraz nasze torowisko jest teraz przełączone w tymże rejonie. I tu całkiem nieźle powstaje. Przy okazji możecie zobaczyć, że te nagrania były dosyć już dawno, w sensie dawno, no tydzień temu, czyli już jakiś czas temu z Sykutem nagrywane. Tak wygląda nasza cała budowa. Metra na Bemowie. Całkiem nieźle to idzie. Naprawdę zaawansowane prace. I miejmy nadzieję, że to nie zwolni i będziemy mogli się przyjechać już niedługo metrem na Bemowo. Takie ciekawostki. Na sam koniec mogę wam jeszcze powiedzieć, iż jutro najprawdopodobniej pojawi się tramwaj kierunek Winnica. I co najciekawsze, to ten tramwaj może być otwarty już w przeciągu paru dni. Bo właściwie na budowie to się wszystkie koparki i inne sprzęty zwijają. Na koniec oczywiście przypominam, jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej, kliknijcie, subskrybuj i ten dzwoneczek. I co tu dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Czyli jutro na Winnicy, ewentualnie jutro z tramwajem Hyundaiem, bo to też może się pojawić. Albo nawet dziś się pojawiło. No zobaczymy, bo konferencja jest o Hyundaiach. Jak wejdę, to wam pokażę. Cześć!